Trwają wybory do rad osiedli i ich przewodniczących. Tym razem mieszkańcy Tarnobrzega decydowali o losach Starego Miasta, Wielopola, Zakrzowa, Podłęża i Miechocina. Choć Wielopole uchodzi za jedną z większych dzielnic w Tarnobrzegu, frekwencja podczas wyborów osiedlowych w tej części miasta nie dopisała. Alfred Martyniak, który pełnił funkcję przewodniczącego Wielopola od 12 lat, został wybrany na kolejną kadencję poprzez aklamację. Chciałbym tylko przypomnieć, że 12 lat temu przejmując to osiedle, było to osiedle bardzo zaniedbane. Osiedle, które wymagało naprawdę dużej, ciężkiej pracy. I były takie sytuacje, że po prostu nikt nie wiedział, gdzie, czyja jest działka. Ja to wszystko potrafiłem to wyszukać, wyłapać i doprowadziłem to osiedle do porządku. No, większość ulic jest zmodernizowana, co przynosi mi również wielką satysfakcję. No i dziękuję mieszkańcom osiedla, że powierzyli mi tą funkcję na następną kadencję, która trwać będzie 5 lat. Nowy, stary przewodniczący osiedla Wielopole podsumował ubiegłą kadencję i opowiedział o planach na kolejne lata. Wybranie mnie na czwartą kadencję przyniosło mi satysfakcję z tego powodu, że no, mam zaufanie społeczne i staram się działać na rzecz tej małej społeczności osiedlowej. Moje priorytety są takie, żeby pierwsza rzecz, żeby wykonać modernizację terenów na Mickiewicza 5-5A i w tym roku zaczniemy tą inwestycję od wymiany chodników. To się gdzieś będzie w kwocie 100 tysięcy opiewać, będzie ta inwestycja. Następna inwestycja będzie remont ulicy Mickiewicza od ronda z ulicą Niepodległości w kierunku dworca PKS-u i w kierunku ulicy Kochanowskiego. Jest to bardzo zła jakość tej ulicy. Zdecydowanie większa frekwencja dopisała na wyborach na Podłężu, bowiem 90 mieszkańców przesądziło o przedłużeniu kadencji dotychczasowego przewodniczącego Andrzeja Sędyki. Wszyscy mieszkańcy, którzy głosowali na mnie, docenili moją pracę przez te 7 lat, bo już druga kadencja się kończy, teraz zostałem wybrany już na trzecią. Także uważam, jeszcze raz powtórzę, że doceniają moją pracę i oczywiście dziękuję wszystkim za zaufanie, którego na pewno nie zawiodę. Plany mamy duże, bo i budowa remizy, prawda, strażackie razem z domem osiedlowym, bo u nas ten dom osiedlowy, to każdy wie, jak to wygląda, jest tragiczna sytuacja. Poza tym jeszcze mamy tam obok tej, tam gdzie mamy budować remizę, prawda, jest około 3 hektarów działki, które są własnością miasta, także nie będzie problemu z budową, prawda, z pozwoleniami, ale mamy zamiar tam również zrobić place zabaw dla dzieci, i ścieżkę zdrowia, i grill, i może jeszcze jakiś podest dla orkiestry, tak, żebyśmy mogli może i w przyszłości organizować nawet festyny na powietrzu. Coś takiego będziemy myśleć z zarządem. Większych niespodzianek nie było również na pozostałych tarnobrzeskich osiedlach. Przewodniczącym Starego Miasta pozostał Kazimierz Mazur, który podobnie jak Bogusław Potański na Zakrzowie został wybrany poprzez aklamację. Z kolei mieszkańcy Miechocina zadecydowali o przedłużeniu kadencji dotychczasowego gospodarza osiedla Waldemara Stępaka.